Akcje są przemyślane, kombinacyjne. Tak było w meczu z Jagą. Tak też było w rywalizacji z Wisłą przede wszystkim. Mirosław Parcik po raz kolejny ograł rywala, którym był Zachorski. Tym razem Stachowiak! No to mogła być kontrowersyjna bramka. My teraz mamy rzut karny. Żółta kartka na Pastrana. Nareszcie, tak. Czyli Pastrana z boiska wyleci. Bardzo dobre zachowanie sędziego. Pozwolił uderzyć. Nie, piłka nie wpadła do bramki. Ewidentnie, ewidentny rzut karny. Ta piłka to się de facto odbiła od głowy zawodnika Polonii Bytom, natomiast... Znaczy, no, chciałem też gdzieś to skierować chyba w kierunku bramki, natomiast no, ewidentnie druga żółta i w dziesiątkę będzie Górnik musiał kontynuować grę. Karny, Żydko kontra Stachowiak. Żydko i gol! Ależ spokój, ale też... Tak samo, w taki sam prawie sposób wykonywał rzut karny z Krakowią. Ale patrząc też powiedziałbym, Andrzej, duża odpowiedzialność, bo jednak Stachowiak został w blokach, nie ruszył się i niewiele brakowałoby to obronił. No cóż, zaczyna się wszystko od początku. W 80. minucie mecz. No, tak, ci powiem. Widział pewnie Adam Stachowiak, jak wykonywał ten rzut karny ostatni Mateusz Żydko. I to jest taka deprymująca dla takiego stylu strzelania rzutu karnego.